Witam Was. Wiele osób boi się kiszenia grzybów. Nie jest to rzecz, która jest powszechnie robiona w Polsce, ale w wielu rejonach przetrwała taka tradycja. Jest to bardzo stara, archaiczna tradycja w ogóle kiszenia warzyw i grzybów. No ale przy grzybach wiadomo, są obawy o jakieś zatrucie i tak dalej. Rydze są chyba najłatwiejszymi do ukiszenia grzybami, rzeczywiście bardzo wdzięcznymi. W Beskidzie Niskim wciąż w wielu rodzinach, zarówno łemkowskich, jak i polskich, rydzę się kisi. Często jada się na przykład je na Wszystkich Świętych. Dlatego, że rydz to grzyb późnojesienny, występuje we wrześniu albo październiku, a więc właśnie po zakiszeniu idealnie nadaje się na stół na Wszystkich Świętych. Ten rydz, który zwykle występuje w Beskidzie Niskim, to właściwie gatunek zwany naukowo mleczajem późnojesiennym, Lactarius salmonicolor. Jest to grzyb występujący pod jodłą. Mamy bardzo podobne, pokrewne gatunki Lactarius deterrimus pod świerkiem oraz właściwy mleczaj rydz Lactarius deliciosus pod sosną. Ale u nas akurat tutaj na Podkarpaciu ten jodłowy jest najczęstszy. Oczywiście tradycyjnie kiszono rydzę w takich dużych, jakichś kamionkowych garnkach albo wiaderkach, beczkach. Natomiast my możemy zakisić je na małą skalę, dlatego że rydze mają dosyć mocny smak i wydaje mi się, że nie ma sensu kisić ich za dużo. Lepiej większość rydzów zamarynować, natomiast jakąś niewielką ilość po prostu ukisić. Można nawet na próbę wziąć jeden słoik, tak jak tutaj mamy taki mały półlitrowy słoik. I trochę tych rydzów sobie wziąć. One się tu moczą w garnku z wodą, żeby trochę tej ziemi, którą są zbrudzone, obmyć. Przygotowałem też wrzątek. Wrzucimy je do wrzątku. I teraz po takim oczyszczeniu rydzów we wrzątku, wyciągamy je z wrzątku. Po prostu łatwiej ręką nawet może. Układamy w słoiku, przekładamy odrobiną cebuli, która stabilizuje fermentację. Układam te rydze, cebula. Jeszcze wyślizgują mi się z tej patułki, muszę ręką jednak, myślałem, że sobie łatwiej układam. Układam. Tak. Dobrze. Jeszcze cebula. Solenie. Ja robię to na oko, ale tak jak chcecie dokładnie, to na taki półlitrowy słoik płaska łyżka, a na słoik litrowy kopiata łyżka soli. A można na oko troszeczkę soli dosypać, nie jest to aż takie ważne. Ale zarówno sól, jak i cebula, one stabilizują fermentację, wtedy mamy mniejszą szansę, że grzyby nam się zepsują. Oznaką nieprawidłowej fermentacji, gnicia, jest gorzki smak. Więc jeśli po kilku dniach te rydze nam skisną, my je zaczniemy próbować. Jeśli nie są gorzkie, to znaczy, że można je jeść. Jeśli te rydze będą gorzkie, wtedy raczej wyrzućmy je. Rydzę dopełniamy, tak żeby cały słoik był pełen. One nam troszkę siądą, jak puszczą sok. Można na wierzchu dać tą całą cebulę, która została tutaj. I przykryć kawałkiem i przykryć jakąś mniejszą zakrętką, która nam wejdzie do słoika, albo małym talerzykiem, kamieniem, który obciąży. Widzicie, że już zaczynają powoli puszczać sok. One potem pod wpływem tej soli właśnie puszczą sok i wtedy powietrze z wnętrza słoika zacznie uciekać, więc jest to bardzo ważne, żeby rydzę obciążyć. Zresztą jest to bardzo podobne do kiszenia kapusty. Tutaj pokazałem to kiszenie na bardzo małą skalę. dlatego, że właśnie zachęcam Was do takiego eksperymentowania z małą ilością. Szkoda by marnować na przykład całe wiaderko rydzów, jeśli jeszcze nie mamy doświadczenia z tym. Zresztą też nie każdy aż tak bardzo lubi kiszone rydze. Natomiast jeśli rzeczywiście zakisimy je w dużym naczyniu, na przykład w wiaderku czy w jakimś kamienkowym naczyniu, no to wtedy możemy po tygodniu czy dwóch kiszenia podzielić całą zawartość na słoiki i każdy ze słoików zwyczajnie zapasteryzować. W każdym razie życzę Wam smacznego.